Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich na moim kanale Prosport Militaria. Dzisiaj kilka nowości, bardzo szybciutko. Mamy nowość, znacie Reximexa Lyrę na rynku już około 2 lat. Bardzo udane karabinki, dobra jakość w stosunku do ceny, proste, bardzo celne, dość dobrze wykonane. I mało awaryjne bym powiedział, bo jak na razie nic wielkiego się z nimi nie dzieje. A to jest nowość Reximex Lyra RG z regulatorem ciśnienia. I mamy tutaj jeden manometr od kartusza, a drugi od regulatora. Regulator zamontowano tutaj przed kartuszem. To coś tutaj widoczne. Będzie gdzieś 5-6 cm miał ten regulator. To jest regulator ciśnienia. Oczywiście cena karabinka jest droższa, bo około 1700 zł z regulatorem w drewienku, ale mamy w końcu regulator i o to chodziło. Jest też pokrętło do regulacji mocy, czyli przepływu powietrza, no i zamek. Tak jak było dwutaktowe. Czyli mamy Lyrę z regulatorem. Lyrę nową z regulatorem ciśnienia pompujemy w ten sam sposób, co Daystara. Czyli mamy tutaj zwykłą szybkozłączkę pneumatyczną. I zastanawia mnie to, dlaczego w Daystarze nie zrobiono tego samego rozwiązania. Oczywiście tutaj gwint standardowo jedna, druga. Przejdźmy dalej. Taktyczny. Nowość. Również z Turcji. Bardzo fajny karabinek. Kuzey K600. Taktyczny z chwytem AR-15 z regulowaną kolbą. Praktycznie kopia Reximexa Forsa jedynki. Troszeczkę chyba mniejszych gabarytów jeszcze. I też bardzo, bardzo tania wiatrówka, bo około chyba 1300 zł. Więc mamy naprawdę przyjemne PCP z możliwością regulacji mocy. Aha. Kuzey poszedł o K600 Tactical, o możliwość plus minus, czyli regulacji mocy tutaj poprzez zaworek, czego nie ma Force 1, ani nie ma Force 2. I spust jest ten sam, bardzo podobny jak S400 na sprężynce. I regulowana taktyczna baka, ale co jest bardzo fajne i przyjemne, to praca tego zamka. Wydaje mi się, że troszkę lepiej pracuje jak w Reximexie. Ale można powiedzieć, że jest to taka kopia rozbudowana o regulację mocy. Też jest plastikowa walizka w zestawie do karabinka, więc jak za tą cenę. Całkiem przyjemny, ergonomiczny karabinek z walizką i też proste tutaj ładowanie kartusza, czyli przez szybkozłączkę pneumatyczną, ale niestety nie wiem, czemu nie robią wszędzie standardów, bo już widzę, że nie jest to ta zwykła szybkozłączka pneumatyczna, tylko producent dodał taką, jak ma Kral. Czyli ich jakieś złącze troszkę większe od standardowej, zwykłej szybkozłączki. No ale też jest to rozwiązane dość fajnie i przyjemnie. Tutaj zaworek do spuszczania kartusza. Tu mamy kolejną nowość. Oczywiście niebawem zabierzemy te karabinki na strzelnicę. Zrobimy jakieś testy w terenie, jak ja to mówię, żeby zobaczyć na tarczy, jak to lata. Jakiś rucik będą lubiły te wiatrówki. I kolejną nowością jest Kral
Big Horn. Że jest kawał karabinka. Real Big Horn. Mogę powiedzieć, że jest to jakby większa wersja Krala Jumbo z troszkę lepiej wykonanym drzewem, jeżeli chodzi o osadę, nie ma już tutaj tych takich ropowatych elementów, jest lepiej zabezpieczona, bo jest poolejowana, że jak spadnie nam jakaś kropla deszczu, to nie będą się robić wybrzuszenia na tej osadzie. Duża butla, 500 równa. Pół litra plus kartusz można pompować do 250 bar. Także no i nieregulowana baka. Też dość fajna opcja. Także karabinek na pewno wygodny, dość ergonomiczny. Szczególnie dla kogoś, kto sobie ceni wygodę i dużą liczbę strzałów, tak? Bo tutaj w limicie w 4,5, no to naprawdę przy takiej butli pół litra 250 bar mamy dość dużą liczbę strzałów. Szyna u góry 22 mm. Tak wygląda Big Horn. Także, no i tutaj mamy możliwość pompowania, ładowania kartusza. Także jest dość blisko, dość ergonomicznie pod ręką, jeżeli chodzi o dojście z przetoczką czy pompką. Kolejna nowość, bardziej futurystyczna, może się podobać, nie musi. Jest to Kral Arms Mortal. W takiej osadzie, w takim kolorze złotym, jest to wersja FDE, również chwyt AR-15 i tak jak przy wszystkich taktycznych wersjach Reximexa czy od Krala, no to mamy regulowaną długość kolby i bakę góra-dół. Tutaj też jest szybkie rozwiązanie, jeżeli chodzi o kartusz, czyli ściągamy tutaj maskownicę i pompujemy właśnie przez szybko złączkę tą kralowską, tą troszkę większą niż standard. Złączka oczywiście jest w zestawie. Widzę, że szynę już od razu zamontowano fabrycznie pod dwójnóg. Mamy tutaj miejsce na dwa magazynki dodatkowo, żeby się wpiąć. Spust moduł 3D i widzę, że jest regulacja mocy. Jest regulacja mocy nawet w limicie. Zaraz wam pokażę. Teraz strzelimy. O, dość nawet. To jest kaliber 4,5, posiada regulację mocy za pomocą tego pokrętła. Ale poruszamy się tylko w limicie, czyli pomiędzy 10 a 16 Joule. I to czuć, jeżeli damy na minimum, mamy te 10 Joule. Jak pykamy sobie na 15-20 metrów, naprawdę w zupełności nam to wystarczy i możemy dzięki temu zaoszczędzić powietrze w kartuszu, no bo ten kartusz nie jest tutaj zbyt duży i obszerny. A jeżeli rozkręcimy go na maksa, no to wtedy mamy te około 16 Joule. Może się podobać, może się nie podobać, jest dość futurystyczny, ale prosty. Dokręcić możemy tłumik 1/2 F. Szybkie pompowanie, szybko złączka, miejsce na dwójnóg, miejsce na magazynki, moduł 3D, możemy go skręcić i góra-dół ustawić, blokada spustu, zamek dwutakt, dość przyjemnie chodzi. Często dużym problemem w Reximexach, Kralach jest, już wam pokazuję, tutaj ta śrubka. Ja czasem przed wysyłką, o z reguły to sprawdzam, dokręcam, ale mamy tutaj taką śrubeczkę i ona często jest luźna. Ta akurat jest dokręcona. Z czasem jak oddamy ileś set strzałów, ona się będzie luzować,
i trzeba ją po prostu dokręcać albo złapać ją sobie na klej do gwintów i dokręcić raz na porządek. Przedstawić te nowości, oczywiście wszystkie te karabinki znajdują się w naszej ofercie na naszej stronie. Wystarczy wpisać w Google Pro Sport Militaria. No i co, rozwijamy się, sprowadzamy coraz nowsze modele. Idziemy do przodu, testujemy karabinki, wiemy mniej więcej co polecać, co jest lepsze, gorsze, co jest mniej awaryjne lub więcej. Ale generalnie jeżeli chodzi o Reximaxa, to bardzo się poprawił, jeżeli chodzi o jakość, i nie jest najgorzej z Reximaxem. Chociaż ostatnio mnie zaskoczyły, tak naprawdę nie było reklamacji na trony generacji drugiej, a w ostatnim czasie były 3 reklamacje, na Daystary, na Lajry praktycznie żadnej. Ale może to był jakiś taki przypadek. Jeżeli chodzi o Krale, to widzę potem Bighorn, że Kral troszeczkę też się poprawił jakościowo, szczególnie drzewo i tutaj wykonanie, już ta praca zamka trochę lepsza. Jeżeli chodzi o Krala, to Kral nie jest aż taki awaryjny, miał problem z tymi iglicami, prawdopodobnie już to poprawiono. A przynajmniej jest taka informacja z Turcji, że lepiej robią teraz te iglice. Ale jeżeli nawet strzeli w Kralu iglica, to nie jest problem, bo jak dorobi nam porządny tokarz, rusznikarz iglicę z hartowaną, to wtedy tak naprawdę znam ludzi, którzy mają po 2-3 lata Krale, używają, strzelają cały czas tysiące strzałów wystrzelonych i nic się tam nie dzieje. Więc Turcja zawsze będzie ciut niżej jakościowo od tam Armsa czy Weihraucha, ale daje nam bardzo duże możliwości modyfikacji, łatwej zmiany energetyki, dostępność części, prostota, tania naprawa. Także to jest troszkę tak jak z chińskimi motocyklami, które już teraz są na równi z japońskimi markami tak naprawdę, i idzie to wszystko do przodu. Także chiński Artemis też bardzo fajnie wypada. Także teraz Reximax w zasadzie i Artemis i Kral, no to są marki, które głównie się sprzedają, no bo jednak cena w stosunku do tego, co oferują, jest adekwatna. I to w zasadzie tyle. Dziękuję serdecznie za subskrypcję, za lajki, za udostępnianie. Za to, że korzystacie z naszego sklepu, czy dzwonicie do mnie i po prostu zgłaszacie się, żeby spersonalizować dla was jakiś zestaw, bo każdy ma inne wymogi i preferencje. Jeden chce strzelać KFT, drugi chce strzelać na podwórku, trzeci chce bardziej strzelać do jakichś celi, jeżeli chodzi o destrukcję. Więc każdy ma jakieś inne wyobrażenie o strzelectwie wiatrówkowym. Więc jak ktoś chce poskładać fajny zestaw, czy to jest karabinek sprężynowy, czy PCP, to zapraszam do nas. Tym się właśnie zajmuję ja w firmie, czyli żeby generalnie doradzać i spersonalizować karabinek tak, jak klient chce pod niego. Jeżeli chodzi o sprężyny, do 1000 zł nie ma tak naprawdę nic sensownego. Karabinki sprężynowe już tłumaczyliśmy wiele razy z Marcinem. Jeżeli ktoś chce sprężynę na całe życie, no to musi to być Weihrauch. Czy to będzie HW95, czy to będzie HW97K, to jest najlepszy wybór na rynku, stosunek, jakość, cena. To tyle ode mnie. Pozdrawiam, życzę znowu udanego, spokojnego weekendu, bo przed nami wolne. Pozdrawiam, hej, do zobaczenia.